Witaj. Dzięki za bardzo dobre, wyraźne zdjęcia. A teraz ja postaram się wywiązać z obietnicy i coś ci o twoich storczykach, falenopsisach opowiedzieć. Nazwę falenopsis zna chyba prawie każdy, dlatego że pomimo, że są to storczyki rosnące w rejonach tropikalnych, tak naprawdę tak dokładnie obrastają w naturze tereny od Indii poprzez Półwysep Malański, właściwie wszystkie wyspy filipińskie, aż po Australię. Pomimo, że są to rośliny pochodzące z tropików, one świetnie sobie radzą w warunkach naszych mieszkań i stały się już produktem masowym. Dlatego dobrze sobie radzą w naszych mieszkaniach. I co na początek? Ja obejrzałem sobie bardzo dokładnie twoje zdjęcia i nie ma powodu do paniki. Tam nic strasznego się z twoim storczykiem nie dzieje. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to są zdjęcia jednej rośliny, czy kilku. W każdym razie, patrząc na każde pojedyncze zdjęcie, nic tam nie dzieje się tak złego, żeby wpadać w panikę. Przepraszam. Co teraz? Ja niestety nie mogę się pochwalić storczykiem falenopsisem, który jakoś szczególnie bujnie by kwitł, bo mam w tym momencie tego jednego. To jest Phalaenopsis amabilis i to jest właśnie gatunek, który najczęściej można spotkać pomimo tego, że no, występuje w niezliczonej ilości odmian i można spotkać w sklepach kwiaty o przeróżnej barwie, o przeróżnych deseniach, bo to niekoniecznie muszą być takie cętki, jakie widzisz teraz na tym kwiecie. To zwykle jest Phalaenopsis amabilis, dlatego ja bez obaw mogę ci podać już teraz ogólne warunki uprawy, które nie są wcale jakieś szczególnie trudne do zapewnienia tej roślinie, co jest przede wszystkim bardzo ważne. Ważna jest temperatura, między innymi. Temperatura, w której rosną sobie Phalaenopsisy, powinna utrzymywać się w granicach 18 do 25 stopni. Zimą w ogrzewanym pomieszczeniu temperatura nie powinna przekraczać 20. Latem Phalaenopsis, a ma też polską nazwę rodzajową, nie każdy ją zna, ćmówka, to jest polska nazwa rodzajowa. Latem ćmówki znoszą wyższe temperatury, jednak nocą powinna ta temperatura być nieco niższa. Przy czym charakterystyczne jest to, że właśnie warunkiem, żeby roślina wytworzyła pędy kwiatostanowe, jest to, żeby różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą, bez względu na porę roku, wynosiła przynajmniej 5 stopni. W naturalnych warunkach Phalaenopsis kwitnie sobie na wiosnę, z tym, że rośliny, które w naszych warunkach, w naszych domach, mamy już całe lata, one są tak wynaturzone, że mogą zakwitnąć o każdej porze roku i nie jest niczym dziwnym, jeśli na przykład zaczynają kwitnąć wczesną jesienią, czy nie wiem, na początku zimy. Nic to nie jest dziwnego. Te rośliny po prostu z roku na rok zaczynają troszkę głupieć i właściwie mając bardzo podobne warunki przez cały rok, one już przestają powoli wiedzieć, kiedy jest wiosna, kiedy jest lato, kiedy jest jesień. Ale dobrze, konkretnie. Ja mam tutaj rośliny, które, cztery dokładnie, które akurat świetnie posłużą za pomoc, dlatego że na tym pędzie kwiatostanowym, który tutaj widać, jest aż jeden kwiatuszek, jakieś tam widać dwa pączki, a tu słabo widać, ja to postaram się rozjaśnić. Tak w ogóle to ja ten filmik robię w środku nocy, jest około w pół do drugiej, a dla mnie to jest normalna pora, jestem sobie w kuchni. Nie zamartwiaj się również szczególnie tym, że masz jakieś ogołocone pędy kwiatostanowe, bo na tej właśnie roślinie, której kwiat widziałaś przed chwileczką, ja mam drugi pęd kwiatostanowy i o, widać zle, bo jestem w kuchni właśnie, tak wygląda mój parapet w kuchni. Tutaj jest sobie
taki już właśnie ogołocony, ale on nie jest ogołocony jakoś chorobowo, on po prostu przekwitł. Pęd chetastanowy, który na szczycie ma jeden pączek, jakiś drobny zawiązek pąku tutaj widać, nie wiem, czy to będzie widoczne, no widać. Ja się tym nie przerażam, póki nowe pąki pojawiają się na pędzie, to znaczy, że ten pęd jeszcze się może przydać, jeszcze może zadziwić swoim urokiem, ale nawet jeśli się zdarzy, że pęd straci wszystkie kwiaty, będą pąki, ale one tak mniej więcej, gdy osiągną wielkość ziarenka grochu, nagle może się stać, że wszystkie opadną, też nie ma żadnego strachu, dlatego że ja mam tutaj innego storczyka, on pięknie kwitnie, jeśli pamiętasz, ja wysyłałem ci zdjęcie z takim bujnie śnieżno-biało kwitnącym kwiatostanem, to jest właśnie ta roślina. I pęd kwiatostanowy, który widać tutaj, on ma już 3 sezony. Jeśli taki pęd kwiatostanowy jak u ciebie straci całkiem pąki wszystkie, to można go delikatnie przyciąć i warto poczekać, żeby ze śpiącego pędu, tak zwanego pędu śpiącego właśnie, wytworzył się nowy pęd kwiatostanowy. Ja tu miałem właśnie taką historię. To jest pęd, to jest część pędu, która sobie wyrosła około 3 lata temu. Ten pęd przekwitł, ale ponieważ w pewnym okresie on przestał zamierać, przestał obsychać, tu widać tylko taką końcóweczkę obeschniętą, ja tą do tego miejsca, w którym występuje martwica, ja to obciąłem, ale zobacz, tutaj już z pąku śpiącego wyrósł sobie następny, w kolejnym sezonie, wyrósł sobie następny boczny pęd i on miał naprawdę sporo kwiatów, on miał tych kwiatów około 20. Piękne, duże, śnieżno-białe kwiaty. Ale to było rok temu, no ponad rok temu. Tak mniej więcej. Ten pęd już przekwitł, zaczął zasychać, z czasem był obcięty, podobnie jak ta poprzednia, ta wcześniejsza jego część, był obcięty, ale zobacz, jest trzeci sezon i on już wypuszcza sobie kolejny boczny pęd, na którym tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać, już widać zawiązki pąków kwiatowych. Z tego będzie sobie wyrastał dalej pęd i on będzie pięknie kwitł.